patrzcie to, jaki piękny zachód słońca. Po 18. Słuchajcie widzowie, jaja z paliwem są. Zamówiłem drewno do domu, przyjechał gość i mówi, że 2 godziny po okolicy szukali ropy. Nigdzie nie było, na jednej stacji tylko w obrębie, mówi, 20 km znaleźli ropę. A tak to wszystko wyprzedane. Mówię nie o mieście, mówię o tutaj pod miastem w tych wioskach. Rolnicy podobno wszystko wykupili w cenie poniżej 6 zł. Także jaja widzowie z tymi cenami, z tym paliwem. Jadę właśnie, bo potrzebuję jutro się zatankować na jakieś 65 litrów. I no muszę sprawdzić, czy w ogóle gdzieś tutaj to paliwo jest i czy w takiej przyzwoitej cenie. Co nam tutaj państwo PiS-u zaoferowało. Dokładnie nie potrzebuję paliwa, ale no muszę zalać na wyjazd. Jestem ciekawy. W ogóle to dostałem takie powiadomienie, bo na kartę to kupuję, taką lojalnościową. I chcę się dowiedzieć, bo mi przysłali na maila, że wygrałem jakąś tam nagrodę, gdzie po prostu minus 10 czy 15% zależy, jakie paliwo naleję, będę miał zniżkę i zapytam, czy to w ogóle działa. Czy na jutro ropa będzie? Diesel 6,05. Jakbym tak dostał z 10% zniżki, to jest 60 groszy, to kurde, to bym tak za darmo miał. Dzień dobry, przyszło mi na maila, że dostałem voucher tam minus 15, minus 10, ale na ropy chyba nie ma, co? Na ten voucher. Na całe paliwo. Jest minus 10 na zwykłe i 15 na lepsze, tylko że my tej lepszej ropy nie mamy, więc to wejdzie minus będzie 10. I no? Czyli z kartą jutro przyjechać i... No, ten voucher, jeżeli pan dopiero ostatnio dostał tego SMS-a, to podejrzewam, że ten voucher jest do końca listopada, więc on się na pewno nie przedawni. Nie ma co się śpieszyć. Nie przedawni, ale nie, ja jutro potrzebuję, bo wyjeżdżam właśnie. Dobra, no to na spokojnie, okay. To będzie działało. Dobrze, czyli paliwa jest, nie brakuje. Nie brakuje. Bo przyjechał znajomy i mówi, że w okolicy, tam wszędzie, na wsiach nie ma paliwa, nie? No właśnie wczoraj wracałam z Warszawy i to prawda, nie było paliwa nigdzie. Ropy, nie? Ropy, ale już też spotkałam się, że benzyny też nie było, ale na szczęście jestem po dostawie już godziny. A, i jest, no to super. Jest wystarczająco. To nie do jutra. Dziękuję, jutra. Do widzenia. Uff, będzie paliwo. A w kładzie sobie tutaj hamulec podwyższyłem. Wyjazdy na kole i mam nadzieję, że coś mi dzisiaj będzie wychodziło lepszego. Lepszego, ale wiecie co, dostałem takiej werwy, żeby właśnie trenować. Tak czasem to człowiek nie ma werwy, a dzisiaj ma. No i jak jest werwa, to zaraz lepiej idzie. No to słuchajcie, no dostanę poniżej rabatu, dostanę około, no niecałe 60 groszy. No to będę tankował po 5,50 parę. To jest już coś fajnego. Tak to można lać, nie? Jestem ciekawy, co po wyborach będzie. Ten pan, który przywiózł mi drewno do kominka, to powiedział, że kosztowało 11 zł.
A co, no taka zemsta, nie? Jakby przegrali. Oj, Bleku, Bleku. Odważnie idziesz. Kurczę, jak ja bym chciał mieć taki, wiecie, popłyną taką ulicę. Do trenowania, to bym chciał. Na sprzęcie. Ale w ogóle dzisiaj w telewizji słyszałem, znaczy no na pewno było ten marsz miliona, to było powyżej miliona ludzi. A gościu z PiS-u powiedział, nie, no gdzie, no około 100 tysięcy, ale jaja sobie robią, nie? No teraz to było coś pięknego, kurde, muszę wam powiedzieć. No to było. Coraz lepiej. No mówię, dzisiaj po prostu takie natchnienie dostałem, nie? Na trening. No mówię, kawałek to przejadę, ale żeby więcej, no nie. Takie bujaki były. Ale to wszystko z przyspieszania, nie? No nie, no jest lepiej niż było, nie? To fakt. Ale używam hamulca, używam. O jeden. Nie, to nie będzie ostatni przejazd. Jednak to nie będzie ostatni przejazd. Ładny, jestem brudny po ostatnim jeździe. No nic, trzeba trenować. Jadę na miasto. Jestem bardzo ciekawy tych wyborów. Co to się wydarzy 15 października? Jak tak dzisiaj rozmawiałem z ludźmi, to wszyscy mówili, że będą głosowali tak, żeby tylko nie głosować na PiS.
i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ostatnio też tak było, też tak mówili. Sondaże po tym marszu, no nie wiem. No są takie trochę, mi się wydaje, zawyżone nawet. Ja nigdy nie lubiłem się brać za politykę, w ogóle rozmawiać o tym. O religii, polityce, bo to wiecie co, to są drażliwe tematy, ale ta polityka to no po prostu no, bardzo nas dotyka, tak? To, że wszystko mamy drogie. Tutaj to po prostu no, ta polityka robi to, że tak. No nie szanują kobiet, to jest pierwsza rzecz. W ogóle nikogo nie szanują. Uważają, że wszyscy to są idioci jacyś. Z paliwem robią sobie co chcą. Teraz nawet zauważyłem, że kurczę, no ten Polsat nie i ten Solosz. No też musi mieć dużo wspólnego z PiS-em, skoro dopuścili go do atomu. Przez to wczoraj jak relacje właśnie tego marszu oglądałem, to ekran marszu taki, a konwencji taki, nie? PiS-u. W ogóle nic mi się tutaj nie podoba, nic. Wszystko to jest jedna wielka zagrywka. Robią sobie, co sobie chcą, a my wszyscy na to pozwalamy. Zaczęło się od sądów, potem od kobiet, potem od... No wszystko po prostu i wydoili nas ze wszystkiego, nie? Z godności i z kasy. Młodzież to odczuwa, mi się wydaje, że po prostu, że nie. 5,99 ruska, o ja nie, jeszcze taniej niż na Orlenie, 5,96. O, ja. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje w tym kraju. 70% podobno Polaków nie ma zdolności kredytowej, żeby założyć rodzinę i żeby kupić sobie mieszkanie. A to jest podstawa w ogóle tego wszystkiego. Teraz tak. Wyżu demograficznego nie ma po tym 500+ i nie będzie nigdy w życiu, bo jeżeli młodzi ludzie nie mają, nie stać ich na mieszkanie, na żłobek, na przedszkole, no to wszystko liczą, nie? Wiedzą, jeżeli ktoś ma dobrze poukładane w głowie, to umie sobie to przeliczyć. I widzi, że po prostu, no... nie da rady.
i w ogóle kobiety się boją zajść w ciążę, bo przecież no co, no mają rodzić. Wszystko, co się da. Nieważne, czy zdrowe dziecko, czy chore. Nieuleczalnie chore, to przecież wiadomo, że lekarz to stwierdzi w którymś miesiącu ciąży wczesnym. Także no niepewność. Niepewność wszystkiego, niepewność pracy. Co to jest 3000 pensji? Dokładanie tym pracodawcom. No przecież tyle firm się pozamyka od nowego roku, że naprawdę i będą zwolnienia. Dzisiaj się dowiedziałem, że w bankach będą kasy te manualne likwidowane, tylko zostawią wpłatomaty, wypłatomaty. Nie będzie można sobie po prostu tak żywej gotówki wypłacić u pana, pani, kasjerki. No ze względu na oszczędności od nowego roku nie będzie tego. Wszystko tutaj zmierza do automatyzacji. Bo jednak na Polskę, słuchajcie, no jedyne, że są ceny wysokie, to ta najniższa dla pracodawców, ona jest bardzo wysoka. Bo tu w Polsce nie ma z kim pracować tak naprawdę. Taki przedsiębiorca. Bo ma tylko wielkich, tak, do dyspozycji, taki mały, komu może to sprzedać. Bo małych to już dawno tu nie ma. Ale mówię wam prawdę, no kto tego jeszcze nie widzi, no to lepiej, żeby wcześniej przejrzał na oczy. Przecież tutaj to jest normalnie komuna i to nie wczesna, tylko już taka późna. No. No jadą te samochody na koło, nie idzie wyrwać. Ja się obawiam po prostu o młodych, tak? Co oni tu będą robić? Bo wszyscy pójdą na kasy do Lidla i do Biedronki? No chyba. Albo do Orlenu. Że po prostu 15 to się skończy ten horror, ten ciemnogród, ta komuna. Nara, chaos. Ale powiem wam jeszcze, że dużo mi dało podwyższenie tego hamulca do góry, żebym miał lepszy dostęp do hamowania. Tylko teraz trzeba to po prostu synchronizować. Nara.